Siema, tu stary dziad. Wracam do serii wielkiego testu, w której testuję najpotężniejsze buildy w Diablo 2 Resurrected, które używają najnowszych Sunder Charmów. I tym razem będzie to Poison Necro, bardzo mocny build. Jeżeli podoba, przyda Wam się ten film, zapraszam do lajkowania i komentowania, a tymczasem przechodzę do rzeczy. Poison Necro opisywałem dosyć niedawno, ale powtórzę na szybko umiejętności. Przywołaniach. Jeden punkt do wszystkich przywołań do ożywienia. To będzie wasze mięso armatnie. Ożywieńce będą tankować po prostu damage. Pamiętajcie o tym, żeby dać jeden punkt w mistrzostwie w władaniu golemami i jeden punkt w odporność przywołańców. Ja popełniłem ten błąd i tego nie zrobiłem, dlatego powtarzam ten film, bo padł mi mój golem. Używam golema żelaznego stworzonego ze słowa runicznego olśnienie, który daje mi aurę regeneracji many, dzięki czemu nie mam na tej manożernej postaci problemów z maną. Jeśli chodzi o trucizny i kości, to maksujecie nowe, trującą nowe oraz jej dwie synergie, po jednym punkcie dając do wybuchu zwłok. Wybuch zwłok możecie dać kilka punktów więcej, jeżeli chcecie mieć większy jego zasięg, jednak przy takim sprzęcie, jak widzicie, nie ma tutaj chyba najmniejszej potrzeby. 20 twardych punktów ścianę z kości jako synergię do zbroi z kości, żeby ta postać była jeszcze bardziej tankowna. Klątwach po jednym punkcie i zmniejszenie odporności 6 punktów, tak żeby osiągnąć 65% zmniejszenia wszystkich odporności na przeciwnikach po rzuceniu dowodzenia z wezwania do broni. Teraz tak, oczywiście niestety teraz Thunder Charm już nie działa tak wydajnie z zmniejszeniem odporności i potwory, których odporność została przełamana, niewrażliwość została przełamana przez Thunder Charma, będą działały ze zmniejszeniem odporności, ze zmniejszenia odporności tylko na jedną piątą wydajności, czyli na 13%, ale już zmniejszenie odporności na trucizny, na przykład z tej różdżki o 55%, będzie działało z pełną wydajnością. No i przychodzę tutaj oczywiście do sprzętu: pajęczyna śmierci, Death's Web, szpony Trangoula, dwa kamienie Jordana, siatka arachnidów, buty podróżniki, Enigma, duch, taki oto caster amulet na słapie CTA i duch. I tutaj boska cyrkletka warta pierdyliardony, gdyby została znaleziona na grach online, jednak nie została. Dwa do wszystkich umiejętności, 20 FCR, potężne rezy wzmocnione jeszcze dwoma runami tak żeby wskutek tego Thunder Charma nie mieć negatywnych odporności. Jeśli chodzi o statystyki, tutaj oczywiście wszystko w siłę, tak żeby było pod sprzęt i reszta w żywotność. Tutaj mógłbym mieć trochę mniej w siłę, bo rozdawałem ją zanim założyłem tę cyrkletkę. I na koniec jeszcze trzy słowa o pomocniku. Pomocnik z aurą mocy z drugiego aktu. Ten nekromanta największy problem będzie miał z bossami, które mają bardzo dużo życia, dlatego postanowiłem skupić się na druzgocącym uderzeniu. Mam tutaj dwa słowa runiczne: posłuszeństwo oraz przymus, a także twarz Wilhelma. Razem dają mi one 90% szansy na druzgocące uderzenie. Tutaj być może lepszą podstawą byłby miażdżyciel, który szybko atakuje. Nie być może, ale na pewno. Przechodzę teraz do testu. Przepraszam, że tak szybko mówię, ale naprawdę męczę się z tym filmem już długo i mam nadzieję, że tym razem uda się go nagrać. Player set 5. I teraz co? Zasady są takie same dla wszystkich postaci. Czyścimy Sanktuarium Chaosu, odbramy wszystkie paczki oraz wszystkie super unikaty z pieczęci, a także oczywiście Diablo i potem czyścimy 7 fal Baala i samego Baala w tronie zniszczenia i mierzymy czasy, powiedzmy czas, do którego się porównujemy, to jest mniej więcej 2,5 minuty osiągnięty na czarodziejce na zimno. Zatem do roboty, nekromanto. Będę też się kierował swoimi odczuciami. Planuję też na koniec tej serii, szukamy pierwszej paczki, oto i ona, zrobić finał z najmocniejszych buildów i tam też zastosuję się do Waszych ewentualnych uwag co do sprzętu, poprawię i takie trzy najmocniejsze buildy. No, trochę mało zwłok do wskrzeszenia. Czy to był Magic? Nie. Dobra, jak już tu jesteśmy, to. Trochę mięsa by się przydało. Szukamy magicznych paczek. Nie ma. To sobie przyzwiemy jedną super unikalną.
trochę nas ubili, szczególnie Alzheimera, wolałbym się po niego nie cofać. No, już widzę, że... Obrażenia są mniejsze niż na czarodziejce na zimno. Przeżywalność wydaje się trochę większa. Ale należy też pamiętać, że ten nekromanta będzie się dużo lepiej spisywał na innych lokacjach. To nie jest być może najlepsza lokacja dla niego. Lorde Seis, tutaj trochę może uważajmy. To jest paczka, tak jest. Tutaj te duchy akurat schodzą wyjątkowo ładnie. Trochę się pogubiłem. Czas jest minimalnie gorszy. O! Alzheimer nie wytrzymał, okej. Okay. Szybki nawrót po Alzheimera, będzie on kluczowy, żeby zabić Diabolo. Tutaj czarodziejka oczywiście ma przewagę. Wydaje się, że Hammer tak samo. No. No zobaczymy, jak sobie poradzę bez druzgocącego uderzenia. Niestety tutaj te obrażenia trucizny w czasie są cały czas takie same. Zatrzymujemy 3.46. Oczywiście pamiętajcie, że to jest tylko pojedynczy test. Ciężko tutaj, trzeba byłoby więcej, jakąś powtarzalność mieć większą, żeby to miało większy sens. Wydaje mi się, że da się to zrobić szybciej tym buildem. Aczkolwiek widać, że nie jest tak szybki jak czarodziejka. Zobaczymy, jak poradzi sobie na falach Baala. Także idziemy do twierdzy Kamienia Świata. Na koniec odcinka będę miał też dla was też być może moja wina, że nie ponowiłem okrzyków w odpowiednim momencie. Będę miał dla was pewną informację. Film ukaże się we wtorek albo w środę, czyli 18 albo 19. A 19 w środę o 20 będzie stream na Twitchu, a przed streamem będzie rozdanie przedmiotów. Oj, tu trafiliśmy duchy, trafiliśmy stygijczyków. Duża czarodziejka trafiła tutaj pustą salę, dlatego też wyczyszczę zanim włączę timer. Którzy są moi, którzy są ich. Nowy antenek. Dobra, Baal się śmieje. Ja odparam timer.
Buduję tu cały czas swoją armię. Panowie, jadu teraz. O, dużo życia. Ojej, ja przyzwałem jeszcze nie tego golema przez przypadek. Musiałem F6 piwnąć, no trudno, ale widzicie, że ta mana się aż tak nie kończy, więc myślę, że to nie ma wpływu na ten test. No i teraz ci będą mocni. No ciekawe, jak na Players 5 nowa trucizna teraz działa. Całkiem przyzwoicie. No i teraz zobaczymy, jak pójdzie Baal. Tutaj druzgocące uderzenie będzie kluczowe. O, wchodź, chodź. Oczywiście Baala najlepiej zabijać na Players 3. No, coś mi się tutaj. Timer mi się poprzesuwał. Mam nadzieję, że na nagraniu będzie to dobrze widać. Tu niewiele jesteśmy w stanie zrobić, naprawdę. Ogólnie jest tak zwany remis. On nam nic nie robi, my mu nic nie robimy, nie? Muszę trochę oszczędniej z tą nową, bo zaraz się skończy. A no. Ona trwa przez 2 sekundy, więc co 2 sekundy mogę ją rzucać z maksymalną wydajnością. Okej, okay, mamy to, czempioński topór i ciężkie rękawice, unikalne. 8 minut, postać wyraźnie wolniejsza, na pewno z większą przeżywalnością. Jeżeli będzie ban na czarce na zimno, myślę, że może sporo zyskać. Według mnie wciąż jeden z najfajniejszych buildów, jeden z moich ulubionych buildów. Także jeszcze raz zapraszam do lajkowania i komentowania, a w środę dokładnie, żebym się nie pomylił, tak jest, 19 października o godzinie 20:10 będzie rozdanie przedmiotów, giveaway z Diablo Strefy. Podczas, cały event się odbędzie podczas mojego streama na Twitchu. Sponsorem jest Vito, administrator Diablo Strefy na Discordzie. Do wygrania Shaco, Enigma, Hoto. Główną nagrodą będzie Enigma, a także będą też Sander Charmy. Jeszcze pewnie zrobię krótki filmik o tym. Tymczasem to wszystko na dziś. Do usłyszenia i trzymajcie się.